Nazwiska są różne. Mogą być krótkie, mogą być długie lub zabawne. Jeżeli Państwu wydaje się, że Brzeczyszczykiewicz czy Konstantynopolita-Czikiewiczówna jest trudne, proszę zmierzyć się z tym. W skeczu o cholernie długim nazwisku wystąpią Jacek Morzy, Jan Steć i Piotr Bartoszuk. Beethoven, Mozart, Liszt, Brahms, Majteczki, przepraszam, Schumann, Schubert, Mendelssohn i Bach. Nieśmiertelne nazwiska. Jednak nazwiska pewnego kompozytora nigdy nie umieszczono wśród największych. Dlaczego świat nigdy nie zapamiętał nazwiska Johann Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Krasken von Frieder Dicker Dicker Dagen 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 Bundstein von Kracker Eisenbahnwagen Guten Abend bitte einer Nürnberger Breitwister Schönen Danker Kreuzfleisch mit der Raucher von Hautkopf z Ulm. Żeby oddać sprawiedliwość temu człowiekowi, którego nazwisko wielu uważa za największe w niemieckiej muzyce barokowej, przedstawiamy dziś sylwetkę Johanna Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Krasken von Widiger Dicker Dagen Dagen Dunger Brustein von Knacker Eisenbahnwagen Guten Abend bitte eine Nürnberger Bratwurst Schönen Danker Kreuzfleisch mit der Raucher von Hautkopf z Ulm. Najpierw przedstawimy Państwu wywiad z jego jedynym żyjącym krewnym Karl Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Krasken von Widiger Dicker Dagen Dagen Dunger Brustein von Knacker Eisenbahnwagen Guten Abend bitte eine Nürnberger Bratwurst Schönen Danker Kreuzfleisch mit der Raucher von Hautkopf z Ulm. Halo, halo Ulm, jak mnie słyszysz? Halo, słyszycie dobrze? Jesteśmy na miejscu. Łączymy się z Ulm. Panie Karl Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Kraus Kronben Fritz Dingle Dingle Dangle Dangle Dongle Barstein von Knacker Eisenbahnwagen Guten Abend bitte einer Nürnberger Blutwürstel Schönen Danken Kalbfleisch mit der Reifen von Hafens Ulm. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o swoim sławnym przodku? No tak, gdy go poznałem i jechał Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Krasken von Widiger Dicker Dagen Brustein von Knacker Eisenbahnwagen Guten Abend bitte eine Nürnberger Bratwurst Schönen Danker mit Raucher von Hautkopf Ulm przebywał ze swoją żoną Sarą Gambol Putti de von Austen Spender Pozwoli pan, że się wtrącę. Herr Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Krasken von Fritz Digger Dingle Dangle 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 Burstein von Knacker Eisenbahnwagen Guten Abend bitte einer Nürnberger Blutwürster Schönen Danker Kulpschleif Mittler Rauchen von Hafens Ulm. I zapytam szybko, czy pamięta pan jakiś szczegół z życia Johanna Gambol Putti de von Austen Spender Schlitter Kras Krem von Fritz Dinger Dangle 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 Burstein von Kraker Eisenbahnwagen bitte einer Nürnberger z Dunger Kunstein, non Knacker Eisenbahnwagen, Guten Abend, bitte einer
Nürnberger Brachistischen Dacher Gleisfleisch mit der Rampen von Alkohol. Cool. Gdy policjant spotyka księdza, może chodzić tylko o jedno. Problem w tym, że każdy chce dla siebie jak najlepiej. Przedstawią to państwu nasi policjanci i księża. Zawiatać, teraz przywiec. No dawaj! Idę, nie pachnie. Co panie tu? Słyszymy? No słyszymy. Dziś twój pierwszy raz. A, mój pierwszy raz. Tak, twój pierwszy raz. Proszę, Lizak. Lizak? Notes? Jest notes. I długopis? Długopis. A suszarka? Suszarka nie. Suszarka kto? Suszarka ja. Tak. Patrz, uwaga! Zobacz! Jaki skup! Ksiądz! Dzień dobry! Dobry! Moja wina! Tak, twoja bardzo wielka wina, Kacie, tak mówi. Zamodliłem się, synu. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli spokrewnieni. Ale ksiądz to ma kopyto. Słucham? Nogę, młody, nogę! Aj tam, nie kopyto. Siedem. No. Jeszcze raz. Proszę księdza, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Tak, wiem, znam. Pięknie się tego nauczyłeś. Dobra, dokumenty proszę. To co? Znaczy... Nie dogadamy się? Nie. Nie odpuścicie mi? Nie. Dobrze, zapamiętam ja sobie, zapamiętam. Ja wam kiedyś nie odpuszczę. Zanotujemy. Święty Krzysztof. A święty to imię? Przepraszam, zboczenie zawodowe. Przecież co to jest? Obrazek ze świętym Krzysztofem, zaraz prawo jazdy. Przepraszam. Proszę. No, teraz tak. Proszę księdza, to będzie mandat kredytowany w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych. Nieźle mnie, synu, podsumowałeś. Nowa dzwonica będzie musiała poczekać. Nowy samochód księdza też. Synu, szatan przez ciebie przemawia. W obecności księdza mi się na pewno nie odważył. Proszę księdza, dogadajmy się. Ksiądz na służbie, my na służbie. Niech będzie połowa. 250 i 3 punkty. Jak żyć? To też nie mało. Ale niech będzie. Ja już wypisałem 500. Dobra, niech będzie moja strata. Chyba parafii. Ale ja nie wytrzymam. Ale spokojnie, proszę księdza. Nie wypada, nie przystoi duchownej osobie. Ale już się napisało, proszę księdza, to co zrobię? Tak, wzięło i się samo napisało. Nie, ja bym to napisał. Tą rączką, jak płamień, niech mi usknie. Nie usknie ci ta ręka, bo podniosę się na sługę Bożego. Oj, proszę księdza, dróg ci swego zarachowania to. Oby was w niebie tak nie zarachowali. Księże proboszczu! Księże proboszczu! Spóźnimy się! Na pokera! Tfu! Na wódkę! Tfu! Na Boże! Bądźcie to winą szalne, kiedyś się głowę do końca wypali. Daj 500 zł. Proszę.
nie możemy przyjmować gotówki. Jakie pieniądze? Dlaczego? Bo nie mamy kasy. Ej, młody! To bym chciał bez koszyka za radę. Dobra, bierz synu. Sto, 200, 300, 400, 500. No i przecięta, to mandat kredytowany. A co to znaczy? Płaty na poczcie! Bierz, synu, bierz, poczta strajkuje. Panowie, słuchajcie, widzę taki piękny, nowy wóz. No, 1.9 TDI, ale szatan! Tak gorszy od mojego. A poświęcony? Opity! Opity! To muś poświęcić trzeba. Trzeba. Daj, kubiku. Idź, szonku. 100, 200, 300, 400, 500! I jesteśmy kwita. Wystąpili Andrzej Żłażeliński, Tomasz Artysiewicz, Kamil Kanic, Pawlo Kanic i Ryszard Antolak. Brawo, brawo, oczywiście, że brawo. Wojtek, za co mężczyźni kochają kobiety? A cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu się trafia kobieta piękna, inteligentna i wykształcona? A za co kobiety kocha Zbyszek Mieruński? Za chwilę to państwo usłyszą. Szanowni Państwo, może to źle postawione pytanie. Nie za co kochamy kobiety, tylko pomimo czego kochamy kobiety. Znajdziemy powód, by być razem, żadnych wymagań, planów, żadnych.
Jeżeli jest małżeństwo, jeżeli oni się kochają, jeżeli po prostu łączy ich miłość, nic na świecie nie jest w stanie ich rozłączyć. Jest tylko jedna rzecz. Jedna rzecz, która naprawdę mogłaby to zrobić. A jest nią serial telewizyjny. Przed Państwem wizja. Jestem mężczyzną. Ten śmiech nie był na miejscu. Jestem mężczyzną, a oto ja. Żonatym. Jak to zwykle w życiu bywa, z żoną układa mi się różnie. Tego dnia na przykład przychodzę do domu i co widzę? Jest różnie. Bałagan, obiadu nie ma, a żona ogląda telewizor. Co ty widzisz w tej telewizji? Serial? Przestań żyć w świecie fantazji. Życie na ciebie czeka. Sprzątanie, kary, mąż! Tam to dopiero jest życie. W pierwszym momencie trafił mnie szlak. Ale myślę sobie spokojnie, spokojnie. Nie unoś się, nie unoś się. Stałem i policzyłem do 100. I powiedziałem najspokojniej, jak to tylko było możliwe. Cholera jasna, kto tu rządzi? Nie zrozumiałem od razu. Musiałem to przemyśleć. Kiedy to przemyślałem, byłem durniejszy jak wcześniej. Postanowiłem pójść po rozum do głowy. Kiedy wróciłem, zrozumiałem. Żona wciąż oglądała serię. Nie oglądaj tego, to cię ogłupia. Nie zrozumiała. To cię ogłupia. Nie zrozumiała. To cię ogłupia. Ty mnie nie kochasz. Kocham. Ale pano. Powiedziała i znowu spojrzała w telewizję. Czy możesz mi coś wyjaśnić? A po co wyjaśniać? Idź do sklepu, kup proszek. Poszedłem, aż szlak nie trafiał. Szedłem przez ulice, pola, łąki, lasy do sklepu. A potem przez pola, ulice, łąki, lasy do domu. Stanąłem przed żoną z proszkiem. Znowu kupiłeś zwykłe... Ale nie było innych. Skontrowałem od razu. Ale przez to zaoszczędziłem. Wtedy coś w niej pękło. Spojrzała na mnie czule, jak na telewizor, i wyszeptała. Mój Grzesiu, jam twych koszul namatać niegodnam. I zamarła nagle, a w ich oczach pociemniało, pojawiły się napisy i świadomość, że za tydzień o tej samej porze wszystko potoczy się dalej. Wystąpili Iwona Ojrzejska, Andrzej Ciołek i Grzegorz Misiek. Sadzawka skuta lodem. Pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki. Krowa w Budapeszcie. To pozycje z menu nietypowej restauracji. Jak u Sebastiana Krepsztura zamówić zwykłego schabowego z kapustą? Czy Marcin Przystawski zaspokoi swój głód? Dobry. Proszę bardzo. Proszę siadać. Dobry. Wojtowski potraw. Tak. Proszę bardzo. Co tam, głodny pan jest? Strasznie. Strasznie jestem. No dobrze, to się dobrze składa. Mamy tu mnóstwo jedzenia. Jutro byśmy to wszystko musieli wywalić, a tak to coś tam się uratuje, tak? No dobrze. Na początek coś do picia może, tak? Do picia może poproszę wodę. Woda, dobrze, dobrze. Diabelski jacuzzi czy leśna sadzawka? Czyli co? Gazowana czy nie? A, nie, no nie, bez gazu. Po prostu, bez gazu. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli leśna sadzawka. Przepraszam, czy ta sadzawka to zimna może być? Sadzawka skuta lodem. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Coś do jedzenia? Tak, na pierwsze to poproszę może rosół. Rosół poproszę na pierwsze. To tak miło? No rosół! No gdzie pan tam wypatrzył rosół? No nie ma właśnie. Oczywiście, że nie ma! No to, panie, to tutaj są dania kuchni polskiej i zwykłego rosołu nie ma? Panie, to nie jest jakiś bar u Siódka, czy u innego Psiódka,
tylko karczmo, oberża, wylęgarnia smaku. I u nas nie ma tu. A co najwyżej są polewnice. Dobrze, no w takim wypadku poproszę taką polewnicę rosu. Jeśli nawet wśród naszych polewnic jest i taka, która nosi prymitywną nazwę rosu, to na pewno nie nosi prymitywnej nazwy rosu. Tak samo jak ja nie nazywam się Kelner. To jak się pan nazywa? Jako podawca. Dobrze. W takim razie, panie jadłopodawco, co to jest za taka polewnica przedbitewny wzmacniacz woja? Pomidorowa! A pobitewne pobojowisko? Flaki. A pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? Rosu. Dobrze! A poproszę tę pierwszą dywizję! Całym zdaniem! Poproszę pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki. Bo by pan dostał bez makaronu. A przepraszam, dlaczego ta pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki to jest akurat rosół? A gdzie się sformowała pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? No, w Siedlcach. No, a jaka tam płynie rzeka? Oka. A co, pływa w rosole? No, no. Oka rosół. Jasne. No, czyli o to, to pewnie będzie grów. Oczywiście. A, bo w grochu powstałeś, w groch się obrócisz. Jedzmy, jedzmy, ale pamiętajmy o rzeczach ostatecznych i tak w końcu wszystko, co kiedyś zjemy, i tak ostatecznie. No dobra, coś na drugie? Tak, tak. Jedzenie to schabowy ziemniaki, kapusta. To będzie zgadywania. No dobra, jak tam po waszemu ten schabowy jest? Nie wiem. No jak to pan nie wie, no? Wie pan na pewno. Wiem, ale milczę w 13 językach. No to tak jak idioci będziemy się bawić, tak? Panie, no nie po to ktoś całą noc siedział, w pocie czoła te wszystkie nazwy wymyślał, aby pan teraz je tu bezczelnie, arogancko zignorował. A kto to wymyślał? To jest w ogóle bez znaczenia. Panie, ja się nie będę godzinę zastanawiał, co jeden idiota z drugim idiotą pod jeszcze bardziej idiotycznymi nazwami na wymyśla. Dobry klient, dobry! Szukaj, szukaj! Dobrze. Daj, matku. Dolegliwość pijanego wieśniaka. Wątróbka! Kuchaj daj na palu. Szaszły! Pochód na palu. Też szaszły. No to szaszły, tamto szaszły. Ten zrobiony, a tamten wieczory jest. Krowa w Budapeszcie. Krowa w Budapeszcie to gulasz, tak? Polacy to wybierz. Słuchaj pan, a podeszła w piach. Schabowy, panie. O, no świetnie. To poproszę tę podeszwę w piach. No tylko w piach, bo bez piachu bym oczywiście dostał. Ja nie wiem, skąd pana głosi ten triumfalny ton, albowiem tak się składa, że podeszwy wyszły! Nie! Tak! No. Wycieczka z olkusza zeżarła, wszystko to się rusza. No dobrze, jak nie schabowy, to mielony poproszę, tak? No, to wracamy do gry. No, przysmak bez depilacji. Golubka. Poduszkiem chorego kasztelana. Kaczka! Biuro rzeczy znalezione. Mielona. Cholera, no tyle czasu dziecko by to zgadło, ten tu siedzi, męczy bułę, no maskę jedyna. Ta satysfakcja. Zadowolony pan, tak? Tak. Ale jeszcze ziemniaki i kapusta! Dobra. Zacznę od ziemniaków. Połowa Ryszarda? No. No nie wiem! Ryś! No, ryś hart! Jurand w bramie. Frytki! A dlaczego Jurand w bramie to frytki? No pędził ślepy i nie zauważył kratownicy! Polny gamonia! Jasne! Polny gamonia, to łatwe! Ziemniaki! Nie, nie! To muszę zmienić, nie, bo... Patrz. Byle łajza przyłazi, zgaduję od razu. Też tak!
siedziałem. O 23 to już taki zmęczony byłem, że taka koleżanka przylazła, ale tam tego gitarę tylko zawracała i... No i jak tam z tą koleżanką? Tego? Ty awratki? Ach, cholera, nic nie wyszło, tylko się nagadałem, herbatę opiłem. No jakie pan takie rebusy wymyślał, co ma robić, tak się nie dziwię. Jak się skupia, to nie spada! Dobra, to już kapustę panu daruję, bo pan tam kucharz o siebie, zanim pan się domyśli, co to w mordę jest kapusta. No to jak tam ta kapusta jest po waszemu, jak kapusta jest? Zielony donosiciel. To wszystko, tak? Nie, jeszcze poproszę jakiś alkohol, ale już niech pan mi nie podpowiada, już wiem, o co chodzi, wiem, czym kura wodę pije. Poproszę, gul. Bo gul to jest piwo, tak? Indyk! To nie ma sensu, no pan się tylko uśmiesza, no. Proponuję panu pocałunek na zapleczu. Ale nie, przepraszam, to chyba jednak trochę za krótko się znamy. To jest taki drink, no woda i zielona woda z Biedronki wymieszane na zapleczu w kuble. Matko, myślałem, że pan w tym stroju z piórem miał na zapleczu. Tak, to poproszę ten pocałunek na zapleczu, tak. Z języczkiem? Proszę? No, ze słomką? Ze słomką. Trzeba, że znowu pan do tematu chce wrócić. Nie, zlituj się pan, no. Tak, poproszę ten pocałunek ze słomką, tak. Całym zdaniem! Wobec tego ja pomogę. Powtarzam za mną. Bardzo uprzejmie poproszę. Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. Kochany panie jadłopodawco. No i dalej Pinokio idzie sam. Bardzo uprzejmie poproszę, kochany panie jadłopodawco, o pocałunek na zapleczu z językiem. I po czymś takim pan będzie się jeszcze jadł? No masz, człowieku, zrobię, dobra, ale nie, dlaczego? Zanim pójdę, to muszę pana o jednej rzeczy się poinformować. Otóż wszystko w naszym lokalu płatne jest z góry, albowiem naszą naczelną zasadą jest to, iż wszystkich naszych klientów traktujemy jak potencjalnych złodziei. W związku z tym spytam pana teraz o formę płatności. Karta czy gotówka? A jako, że zwitków papierowych mi brakuje, zabulić ci waści muszę plastikowym osielcem. Znaczy, że co, że nie ma pan wystarczającej ilości gotówki i co, zapłaci pan kartą? A jości! A pędem do gotowalni i co by jadło sprawiać szybciorem obiedy nie znam grzmocił. To znaczy, że co, że mam popędzić kucharza? Pindruj wełniana istoto! Czyli? Pędź baranie! Lata publiczności jeszcze raz zaczarowane. Aby przepisał na cero te słowa, aby pozostała przynajmniej po mnie taka melodia. Gdy wam będzie ciężko, smutno, to sobie przypomnijcie tego księdza, który ledwo się trzymał na nogach, ale jeszcze śpiewał i jeszcze się cieszył z gołdapianami, parafianami. Szczęść Boże! Thank you.
grobem cztery, inne frajery, wbite w gajery, wytarte stare, w cholernym słońcu stali bez końca, jakby po piwo albo ćwiarę. Aż wreszcie jeden niemłody frajer gdzie łyknął gorzko jak zajzajer i w taki gorąc o suchym garle na siebie biorąc żałobne parle powiedział przyjacielu trochę serca nam ubyło i naprawdę jeszcze nie wiemy niesiemy teraz pamięć po tobie zrobimy z nią ile umiemy ci co z urzędu wieńce kładli musieli odejść do swych spraw nas tak jak ciebie czas nie nagli frajerzy zawsze mają czas bracia spod jednej anatemy żegnamy cię i dziękujemy chciało być zakałą, gdy wystarczało głośno klaskać. Czy ci się chciało widzieć całość, gdy wystarczała biała laska? Czy ci się chciało być tylko sobą, zwyczajnie dobro od zła rozróżniać, kiedy nikogo nie było obok, tylko służąca, szepcząca próżnia. Że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało ciężki frajerze, przeżyć po ludzku swe ludzkie życie. Tyś w zmartwychwstanie tak mocno wierzył, my tylko w wieczną pamięć w granicie. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy. Spod jednej anteny. Żegnamy cię. I dziękuję. Jeszcze niedawno był wśród nas. Kobieta, puch marnie. A może nie? Może pierwiastek niebezpieczny? Opowie nam o tym pani Aleksandra Radasiewicz. Pełna nazwa, kobieta, symbol ko, odkrywca Adam. Rok odkrycia, znana od zarania dziejów. Masa atomowa, średnio około 53,6 kg. Ale bywają izotopy o masie od 40 do 200 kg. Występowanie, znaczne ilości, występują na obszarach zabudowanych. Własności fizyczne. Powierzchnia zwykle pokryta cienką warstwą substancji kolorowej, maskującej. Wrzeli, mrozi,
bez znanych przyczyn, a topnieje przy odpowiednim traktowaniu. Zgorzkniała przy nieprawidłowym użyciu. Występuje w wielu odmianach, kochani, począwszy od dziewięcioczystego metalu do rudy pospolitej. Własności chemiczne. Wykazuje silne przyciąganie do kamieni i metali szlachetnych. Absorbuje znaczne ilości drugich substancji. Może nagle eksplodować bez żadnego ostrzeżenia czy powodu. Nierozpuszczalna w płynach, chociaż wzrost aktywności tejże notuje się po nasączeniu jej alkoholem etylowym. Jest najsilniejszym znanym człowiekowi czynnikiem redukującym bogactwo. Użycie. Element wysoce efektowny, ozdobny, zwłaszcza w samochodach sportowych. Uwalnia od naprężeń i bardzo efektywny czynnik czyszczący. Reakcje. Czysty okaz w stanie naturalnym przyjmuje barwę różowo-czerwoną. Na zieloną barwę zmienia, gdy obok umieścimy dorodniejszy okaz. Zagrożenia. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach. Legalnie można posiadać tylko jeden okaz, chociaż można utrzymywać kilka, pod warunkiem, że znajdują się w różnych miejscach i nigdy się ze sobą nie stykają. A teraz przykład omówionego pierwiastka niebezpiecznego. Blondynka biorąca udział w teleturnieju, próbująca odpowiadać na pytania. Jak długo trwała wojna stuletnia? 116 lat, 99 lat, 100 lat, 150 lat. Blondynka korzysta z możliwości nieodpowiedzenia na jedno pytanie. Z którego kraju pochodzi kapelusz typu Panama? Z Chile, z Brazylii, z Panamy, z Ekwadoru. Blondynka prosi o pomoc publiczności. W którym miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę rewolucji październikowej? W styczniu, wrześniu, październiku, listopadzie. Blondynka korzysta z pierwszego koła ratunkowego. Dzwoni do innej blondynki. Jak brzmi właściwe imię króla George'a IV? Albert, George, Manuel czy Jonas? Blondynka korzysta z drugiego koła ratunkowego w półnapie. Od którego zwierzęcia pochodzi nazwa Wysp Kanaryjskich? Od kanarka, kankura, szczura czy psa? Blondynka odpada z gry. A teraz prawidłowe odpowiedzi. Wojna stuletnia trwała 116 lat. Kapelusz Panama pochodzi z Ekwadoru. Rocznicę rewolucji październikowej obchodzi się 7 listopada. Właściwe imię króla George'a IV brzmiało Albert. Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od łacińskiego słowa canis, co oznacza psa. I co? Jesteśmy dużo mądrzejsi od blondynki? Zespół małych form tanecznych Gracja zatańczy do utworu Where Have You Been z repertuaru Rihanny. Wystąpią Martyna, Marta, Asia, Ala, Agnieszka, Paulina, Zuzia,
dwie Wiktorie, Ewelina, Ola i Kuba, a przygotowała ich pani Alicja Andrulewicz. Sądu idziemy po wyrok, a nie po sprawiedliwości. Za chwilę zobaczymy, jak z pozoru błaha sprawa doprowadziła porządnych obywateli na salę sądową. W skeczu z kabaretu Dudek wystąpią Marek Miros, Jacek Morze i Jan Steć. Oskarżone, proszę wstać, sąd idzie. Imię i nazwisko oskarżonego. Oleś Łupa. Przez L. Aleksander Łupa. Lat. Kiedy się wstydzę. 18, nie wyglądam na tyle drodze. Zajęcie. Pan sąd ciekawski, wszystko chciałby wiedzieć. Proszę nie robić sądowi uwag. Czym pan się zajmuje? No, to zależy panie sędzie od pory dnia i humoru, prawda? Jak rano wstaję, to czytam taką powieść, hrabina i jej szczotr. Nie wiem, czy pan sędzia zna. Piękna powieść. Treść w krótkich słowach taka. Pewien hrabia miał... Proszę odpowiadać na pytanie zasadnicze. No to ja zdaję się... Czym pan się zajmuje? To ja zdaję się, mówię, panie sędzio. Rano wstaję i tak jak mówiłem. Potem prawda 10 minut szwedzkiej gimnastyki, prawda? A potem śniadanko. Jeżeli jest coś z mięsa, to oczywiście mięso. Jeżeli jaja, to jajecznica. Nikt nie jest ciekaw pańskiego menu. Jak jest pański fach? A, fach! Można robić. Proszę pana, co to za wyrażenia, proszę pana? Co to za obyczaj, żeby sędziemu szeptać do ucha? Sędzio, ja nie mogę głośno, wysoki kodeksie, bo to znowu byłaby obraza moralności. Ale można to jakoś łagodniej, prawda, wyrazić.
Więc czym pan się zajmuje? No, cudzołoży. Przeważnie cudzołoży. Może być tak? Z tego pan żyje? Kocham rozkosz. Czy był pan karany? Tak. Za co? Bigamia. Wierzony, tak? Nie, małżeństwo. No i jak to? Wziął romansik z małżonką i jednocześnie skłonność do męża. Pije pan wódkę? O, gdyby pan sędzia był łaskaw kieliszeczek, to bym padł chętnie. Aleksandrze Łupa. Aleksandrze Łupa, oskarżony jest pan o to, że w dniu 8 marca w restauracji pod wydatnym biustem przy ulicy Wolskiej 189 zdemolował pan bufet oraz twarz właściciela powyższej restauracji. Czy przyznaje się pan do winy? Nie, skarbie. Sąd przystępuje do przesłuchania świadka Hektora Kiszkowicza, właściciela restauracji. Świadek Hektor Kiszkowicz, proszę. Dobry? Co świadek może nam powiedzieć w tej sprawie? Wysoki sądzie, byłaś 5 rano i ten pan siedział na sali z jedną taką podfruwającą. Wysoki sądzie, przepraszam, wysoki kodeksie, jedno pytanie zasadnicze. Czy mogę? Proszę. Wysoki sądzie, czy zgodnie z konstytucją jest dozwolone bicie świadka po mordzie na sali sądowej? Nie. Więc nie uderzę go, a zrobiłbym to z wielką uprzejmością i przyjemnością, ponieważ to ścierwo ośmieliło się nazwać moją narzeczoną podfruwającą. Proszę o spokój. Sam ham, Dixie. Jak proszę tak wysokiego sądu siedział, to się zaczął dopominać o kordłę. Kordłę? Kordłę mówię, no. Jak to kordłę? Jak to kordłę? Tak, tak wysoki sądzie, bo troszeczkę miałem przy sobie taką kieszonkową dymaną i brakowało mi tylko kordły, bo chciałem dziewczęciu rozcielić łoże na stole. Nie rozumiem. Pan chciał położyć towarzyszkę na stole? Marzyłem o tym. Pozyskałem nawet jej zgodę. Brakowało mnie tylko kordły. Tak jest, wysoki sądzie, bo już na stole prześcieradło, prawda, było od kafry z kocharza. Wie pan? Kłamidło. Czy ja wiem, wysoki sądzie, no zapragnąłem nagle zobaczyć te pupoiny piersi w rozkwicie, prawda? Bo trzeba wiedzieć panu sędziemu, że moja narzeczona to... Więc to była pańska narzeczona? Tak, oczywiście. Dawno? No, 7-8 razy. Ja pytam, czy okres narzeczeństwa trwał długo? No, wysoki sądzie, to czasem to całą noc, a czasem to południe, tak 3 godziny. Proszę pana, niech pani odpowie na pytanie, czy był pan z tą panią formalnie zaręczony. W sensie powyższym absolutnie. I właśnie w porywie narzeczeństwa zabrakło mnie kordły. Czy można? Proszę. Wysoki sądzie, ja mówię tak. Panie Oleś, bo akurat już się przedtem my znali. Mówię tak, niech pan idzie do domu, bo jest 5 rano, nie jest to prawda miejsce na takie rzeczy. A z drugiej strony przecież restaurator też innej pościeli niż prześcieradło nie może gościowi zaoferować. Wtedy on, wysoki sądzie, wysmarował mnie twarz musztardą i wziął taki nóż do ręki, tak poczuł mi, a teraz cię chamię o golę. A ja akurat golić się nie dałem, bo się hiszpańskie brudkę tak myślałem. A jak się wobec tego zachowała pańska narzeczona? Tu ciano akurat zmierzało już ku obnożeniu swoich naturalnych dźwięków i była już przy pończoszkach. W nadziei, że kordła nadejdzie. Tak by było. Rozebrała się na sali restauracyjnej. Gdyby pan sędzia widział festyn klasy ludzkiej, karnawał płci, biały, nerwowy kark, gdzie pan sędzia spojrzy same ananasy i łososina, a kordu nie ma. Czy można, wysoki sądzie? Proszę. Ja jestem osobiście nieprzyzwyczajony, żeby mnie twarz musztardą smarować. Mówię tak.
Panie Oleś kochany, idź pan do domu, włóż pan spodnie, bo będzie prawna nieprzyjemność. Wtedy ten cham wziął, że pan, wysoki sądzie, krzesłem w bufet, balonem w te strunkami i mówi, dajesz ty chamie kordłę czy nie daj? A co ja miałem zrobić, wysoki sądzie? Tuncia śpiewa, nasza jest noc, miłość wre, a kordły nie ma. Są tacy, co mogą bez kordły, lecz nie ja. Nie wiem, jak pan sędzia. Gdy pan sędzia widział to piekło rozkoszy, te wężowe ruchy, symfonia odmiennej płci. No, trochę bez takich. Co było potem? Ja, proszę wysokiego sądu, co było potem, to już nic nie widziałem, bo mnie mu starną oczy zaszli, a jeszcze to chamidło światło skaciło na zaraz. Tylko nie chamidło, chudro. Spokojnie, co było potem? Jeszcze rozkoszę całą wspomnienie. Jednak pan się przyznaje. Do szczęścia tak. Świadek jest wolny. Dziękuję, wysoki, dziękuję za to. Ja wolę tych chamień nie. Poszła w błąd! Ogłaszam wyrok za obrazę moralności publicznej i ciężkie uszkodzenie mebli restauracji pod wydatnym biustem przy ulicy Wolskiej 189, oskarżony Aleksander Łupa. Skazany zostaje na 2 tygodnie aresztu lub 1000 zł. Brawo, brawo! Panie sędzie, dziękuję serdecznie, wybieram pieniążki, pan sędzia płaci. Panie Łupa, jaki jest adres tej pańskiej tunci? A to może sobie sądzie to płacić, czy to ścierwotnik? Czy ja? Nie każdy mąż uświadamia sobie, jaki ma w domu skarb w postaci swojej żony. Potrzebny jest terapeuta Robert, który ma za zadanie dowartościować kobiety. Jadowity gad na 3 litery. Druga om, trzecia ży. Mąż! Ledwo przypełzłem. Właśnie o tobie myślałam. Właśnie coś nie tak, wątroba piekła. Słuchaj, musimy poważnie porozmawiać. Porozmawiać? To mów do mnie, no. Słucham. Czy ja jestem dla ciebie idealna? Słuchaj, Teresa, ustaliliśmy, że podstawą naszego związku będzie szczerość, tak? Tak. To zapytam wprost. Mogę skłamać? Nie próbuj obracać tego w żart. Dobra. Jesteś idealna. Tak? A co ja mam idealnego? Przede wszystkim męża. Nie. Co ja mam idealnego? A, ty? Babcie? Małki? Fartuch? Peta? Normalnie ideał, no. Wenus z godami. Tak? No, że dobrze. Panie Robercie! Zaraz. Jaki panie Robercie? Panie Robercie! Panie Robercie, co ja mam idealnego? Oczy, ramiona, pośladki, kolana, pięty. Panie, kim pan jest? Terapeutą. Pan Robert jest terapeutą i dowartościowuje kobiety. Co? Ciebie też może dowartościować, tak? Oczywiście. I to nie raz. A za drobną dopłatą zgodził się przeprowadzić taki... Zaraz. Dopłatą? Dopłatą? To skoro jest dopłata, to wcześniej była
opłata, tak? Panie, czy pan jest żigolakiem? Wolę określenie terapeuta. Ciężki dzień dzisiaj miałem na komendzie. Dobra. Chcesz porozmawiać? To pogadajmy. To co ci obiecał tamten pan... terapeuta, tak? Uświadomić ci, jaki masz w domu skarb. No, to słucham. Mów, Roberto. Słucham. Piersi pańskiej żony są nie, jak... Nie. Powiedz mu to o perle. Pani Teresa jest jak perła. Ale całe powiedz. Pani Teresa jest jak perła, którą okrutny los rzucił przed ryj wieprza. Słyszałeś? Słyszałem. A teraz powiedz mu to o garncu złota. Bo ja wiem. Śmiało, Roberto. Lepiej nie. Śmiało. To pani Teresa jest jak garniec pełen złota, który przypadkiem na swym polu wykopał intelektualnie parchaty wieśniak. I co? Łyso ci? Roberto? Tak? Podejdź tu. Bliżej. Bliżej mówię, nie? Dawaj się. Słuchaj, gościu. Tak. Jest taka dobra rada. Tak. Spię! Dziękuję. No. Jestem co najmniej zawiedziona. Mogłeś się czegoś nauczyć. Tak. Tak. Słuchaj. Słuchaj, Teresa. Tak, dla przeciętnego mężczyzny idealna kobieta to taka wysoka, blondyna z dużym biustem. A dla ciebie, dla mnie, to ty po prostu jesteś idealna. Tak? Tak. Mm-hmm. No popatrz, kogo widzisz? Grubawego, podstarzałego faceta bez perspektyw. No właśnie. I ty idealnie do mnie pasujesz. Doskonałe małżeństwo Beato i Paweł Berkowicz oraz żigolak Robert Magielnicki. Być kobietą po 40 to jest ulga i nagroda. Przed państwem niezależna 40-letnia Dzitka Deptuła. Po co bać się każdej zmarszczki do lusterka zerkać z lękiem?
szkoda być kobietą.